Cześć, witajcie, z tej strony Piorun. No i zaczynamy. Chciałbym wreszcie skończyć temat zapory sieciowej, bo to już mnie męczyć zaczyna. Odpalmy ją sobie. Oczywiście zapora na moim komputerze jest włączona cały czas. Od samego zainstalowania systemu zapora jest cały czas włączona. Odpalmy sobie teraz przeglądarkę. Aha. Ok, rozumiem, o co chodzi. Dobra. Wchodzimy na stronę. Browser, klikamy. I przetestujemy sobie wszystkie porty wejścia w moim komputerze, bo ogólnie Common Ports tu mamy. To zrobimy sobie test najpierw tego. Pas, przeszliśmy wszystko na zielono. Super, fajnie. Ale się cofniemy i teraz wszystkie porty wejścia sobie sprawdzimy. I będzie ich około 1000. I teraz są sprawdzane. Powiem wam szczerze, to trochę zajmie. Ale gdyby coś było nie tak, to któryś z testów pojawiłby się na czerwono. Tysiąc 56 portów. Shield, close, czyli zamknięty, open. Proszę bardzo. Przeszłem cały test na zielono, wszystko jest dobrze. Czyli zapora sieciowa działa jak należy. Ale jeszcze żeby, przejdziemy cały test. Kolejny. Proszę bardzo. Tak jak ostatnio. Nie widać mnie w ogóle w internecie. Ja nie istnieję. No, więc powiem wam szczerze, że jest bajka. To sobie możemy zamknąć i właśnie do tego służy zapora sieciowa. Zapora sieciowa ma dane pewne wypuszczać, a pewne pakiety, które przychodzą, ma od razu zatrzymywać. To jest właśnie firewall, zapora sieciowa, zapora ogniowa. To chroni wam tyłek, żebyście wy nie musieli o tym myśleć. To jest najfajniejsze właśnie. Jak ja to mówiłem w jednym odcinku, zapora sieciowa to taki żelbetowy bunkier. I to jest prawdą. Chroni was, gdy wy nie musicie o tym nawet wiedzieć ani myśleć. I to jest najfajniejsze, że mamy coś takiego, taki wspaniały narzędzie w Linuxie, które pozwala na coś takiego. Które pozwala na taką wspaniałą ochronę. Mamy tutaj Lambda 5.
kernel 5.10.0-28 2373 pakiety. Cinnamon to jest Mint Debian Edition. To jest system stworzony przez Minta, znaczy system, edycja systemu w połączeniu z Debianem, na wypadek jakby Canonical i Ubuntu zaczęły odwalać, co już odwalają, więc... No i... Central Processing Unit AMD Ryzen 5 5600G z grafiką Vega 70. Vega 7. Czy Vega 8, już nie pamiętam. No i karta graficzna ATI Radeon RX 580 jest. No i jest grafika wbudowana w procesor. Pamięć RAM obecnie zużywa 4 GB 487, a jest 28 GB, bo tam wiecie, tam część pamięci RAM idzie dla karty graficznej wbudowanej. I co jest najfajniejsze w tym systemie, jedna grafika z drugą nie kłócą się ze sobą, jak to było w Ubuntu. Tu wszystko sobie działa bajkowo. Powiem wam tak, tu wszystko działa sobie bajkowo, pięknie, bez żadnych problemów. I nie ma tu żadnych problemów tak naprawdę z niczym. Nie mam, nie zauważyłem. Ale jeszcze raz wejdźmy. Statystyki, jak to wygląda. Jest bajkowo. Kanał nam się rozwija zarąbiście. Ale to jest wszystko między innymi też waszą zasługą, że wchodzicie, oglądacie, komentujecie. To jest wszystko waszą zasługą i ja się z tego cieszę. Ja się bardzo z tego cieszę. Powiem wam szczerze. Ja się bardzo z tego nawet cieszę. Nawet nie wiecie jak bardzo. Nawet nie wiecie, jak bardzo ja się z tego cieszę. Okej, dziękuję bardzo i pozdrawiam, Piorun Burza Elektryk.